Zmiana ustawień trybu uśpienia w systemie Windows 11 na komputerach przenośnych HP. Tryb uśpienia umożliwia komputerom przenośnym HP przełączanie się w tryb oszczędzania energii przy jednoczesnym zachowaniu gotowości do pracy i bez wyłączania uruchomionych aplikacji. W tym filmie wyjaśniono dostosowywanie ustawień trybu uśpienia do własnych preferencji. Na komputerze przejdź do paska Wyszukiwania. Wprowadź frazę Panel sterowania i wybierz odpowiednią pozycję z listy. W oknie Panel sterowania w polu wyszukiwania wpisz Opcję zasilania, a następnie z listy wybierz pozycję Opcję zasilania. Wybierz polecenie zmień moment przejścia komputera w tryb uśpienia. Obok opcji Przełącz komputer w stan uśpienia, wybierz wartość z listy rozwijanej w kolumnie. Ustawienia baterii oraz jest podłączony. Aby wyłączyć przełączanie komputera w tryb uśpienia, wybierz ustawienie nigdy. W przeciwnym razie wybierz odpowiednie ustawienie dla komputera pracującego na baterii oraz gdy jest podłączony do zasilania. Kliknij przycisk Zapisz zmiany, aby system zastosował wybrane ustawienia trybu uśpienia. Kliknij kartę lista odtwarzania w serwisie YouTube. Aby znaleźć filmy HP w innych językach, przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy HP.